Yeah. 5 czerwca 2006 roku spotkaliśmy się z Marcinem po jego dłuższej nieobecności za granicą. A że znaliśmy się wcześniej ze składu Wyspy Jabłoni, to spróbowaliśmy po prostu coś sobie pograć. Taka niezobowiązująca zupełnie próba. I wyszło to o wiele lepiej niż Polsce wtedy w meczu z Ekwadorem, bo się narodziły dwa numery. I uznaliśmy, że skoro tak dobrze poszło, to trzeba to kontynuować dobrą pasce. Po prostu gramy reggae. To jest reggae, które powstało gdzieś tam na początku lat 70. Przynajmniej wykrystalizowało się w takiej formie, w jakiej staramy się grać. Na początku tych lat 70. Nie używamy efektów za bardzo, nie kombinujemy szczególnie z rytmem, staramy się wszystko utrzymać w tej takiej pierwotnej formie. Czy nasza muzyka się spodoba? Ciężko powiedzieć. No raczej to jest teren średnio testowany na naszym rynku. Dziesiąty czerwca.